Siema, tutaj Volatyl Skim. Dziś zajmiemy się wgrywaniem patchy do mikrokorga. Korka mikrokorga. Także zapraszam. Jeśli się zastanawiacie, czy właściwie warto się podjąć czegoś takiego samemu, to zapewniam, że jeśli będziecie robić dokładnie to, co ja, to nie ma opcji, że wam się nie uda po prostu. No, chyba, że nie wiem. Że nie będziecie mieli którejś z rzeczy, która jest potrzebna, na przykład mikrokorga, no to wtedy nie wgracie patchy do mikrokorga. Albo komputera, bo tutaj też jest potrzebny komputer. Ale po co w ogóle zmieniać patchy? No otóż, akurat w tym przypadku, w którym ja jestem, to po prostu dostałem syntezator od jednej osoby, która właśnie chciała sobie zmienić patchy, zapytała się na grupce facebookowej, kto mi pomoże zmienić patchy. Ja powiedziałem, dobra, ja ci pomogę zmienić patchy. I tak to właśnie było i się umówiliśmy, że ten człowiek mi wysłał po prostu ten syntezator. Dlatego, że chciał sobie zmienić patche na jakieś customowe, ściągnął sobie paczkę. Tutaj akurat jest taka sytuacja, ale może też być tak, że po prostu chcecie sobie zapisać swoje własne patche na komputerze, żeby mieć backup. Albo żeby wrzucić je na inny syntezator, innego mikrokorga, albo żeby w ogóle sobie je posegregować, co nie pozamieniać miejscami łatwo, bo łatwiej jest używać do tego komputera niż mikrokorka akurat, bo tu jest to dosyć skomplikowane. Da się, ale nie jest to zbyt ciekawe rozwiązanie. Albo po prostu można też używać komputera do zmian presetów samych w sobie, bo tam w programie, który będziemy używać, będzie właśnie edytor samych presetów, więc może jeśli wolicie sobie używać myszki zamiast tego interfejsu, który jest dość skomplikowany w mikrokorku, no to możecie to zrobić w taki sposób. A więc do zmiany patchy w mikrokorgu będziemy potrzebować mikrokorga, dwóch kablów MIDI, czyli DIN 5, interfejsu MIDI, przeważnie każdy interfejs audio zewnętrzny zawiera też interfejs MIDI, no i komputera. To w zasadzie wszystko. Dobra, wiemy już, jaki sprzęt musimy użyć. Teraz pora na software, czyli program. Generalnie da się to zrobić za pomocą kilku programów, ale my będziemy używać akurat programu Mikrokorg Sound Editor i na jego przykładzie będę pokazywał. A więc tak, najpierw pokażę wam w ogóle, jak ściągnąć ten program. Nazywa on się Mikrokorg Sound Editor i pobieramy go ze strony Korga oficjalnej. Kliknąłem w pierwszy link. Tutaj akurat w pierwszym linku wyskoczyła wersja na Maca. Jeśli nie mamy Maca, to cofamy się tutaj do serii, do ogólnie supportu mikrokorga. Ja wam wrzucę i tak tego linka do tego, żebyście nie musieli szukać. Tutaj mamy software, Mikrokorg Sound Editor, Windows, Mac. Wchodzimy tutaj. Jak mamy Windowsa, to jak mamy Maca. Tutaj są wymagania, trzeba mieć Windowsa 7 co najmniej. Interfejs MIDI, no to już mówiliśmy. Tutaj klikamy, pobiera nam się edytor. Rozpakowujemy go WinRarem albo 7-Zip albo czymś takim. I wtedy mamy już normalny plik instalacyjny. Instalujemy to jak każdy inny program, więc to już z głowy. No i dobra, spróbujemy sobie podpiąć te wszystkie kable, interfejs i tak dalej, tak żeby to działało. Najpierw oczywiście musimy podpiąć mikrokorga do prądu zasilaczem. Następnie podpinamy sam interfejs kablem USB do komputera. Potem wpinamy MIDI out z mikrokorga, wpinamy do MIDI in w interfejsie, a MIDI in mikrokorku wpinamy do MIDI out w interfejsie. Czyli robimy takie połączenie, że mikrokorg wysyła informacje do karty MIDI, a karta MIDI wysyła informacje do mikrokorga, tak jakby nawzajem. No i możemy jeszcze sobie podpiąć słuchawki do tego mikrokorga oczywiście. No i to wszystko. Dobra, a więc pierwsze, co musimy zrobić, to musimy wyłączyć zabezpieczenie przed zmianą patchy, czyli Write Protect.
Ona jest po to, żeby nie móc zapisać patchu konkretnego. Tutaj właśnie dałem write, czyli to jest normalnie przypisane do tego, żeby zapisywać patche. Jest, że protect, czyli PCT, czyli skrót od protect. Ok, nie da się tego zmienić. I ta funkcja jest po to, żeby właśnie ktoś, żeby nie usunął patchu, który był wcześniej i nie nadpisał kolejnego innego. Żeby to wyłączyć, musimy nacisnąć jednocześnie Shift i 8. Mamy skrót WT.P, czyli Write Protect, czyli zabezpieczenie przed zapisem. I teraz pierwszą gałką było przypisane on, czyli że ta funkcja jest włączona, musimy dać off, czyli skręcić ją w lewo, żeby wyłączyć. Przyciskamy z powrotem klawisz 8 i mamy wyłączoną tą funkcję. Więc teraz jak będę chciał zapisać na 14, zapisuje się write it. Pewnie taki był skrót. Ok, czyli pierwszą rzecz mamy ze sobą. Kolejną rzeczą, którą musimy ogarnąć, to jest MIDI clock, czyli zegar MIDI, czyli tak w skrócie tempo, na którym operuje syntezator, jakim jest zegar w sekwencjach i tak dalej. Czyli dajemy drugą gałką parametrów, dajemy na MIDI. Teraz czytujemy sobie MIDI channel po pierwsze. Ok, jest pierwszy. To jest taki domyślny, nie jestem pewien jak to jest w tym programie, ale chyba jest tak, że jest też pierwszy program. I generalnie to musi być ten sam kanał MIDI w syntezatorze co w komputerze. Najlepiej tu ustawić po prostu pierwszy. Teraz tak, clock. Clock możemy wybrać internal, czyli wewnętrzny, czyli że mikrokork podaje sygnał zegarowy i nie słucha sygnału zegarowego, tylko go wypuszcza po MIDI out. A możemy zmienić... Ojej. A możemy zmienić, żeby był on na external, czyli mikrokork nasłuchuje sygnału zegarowego po kablu MIDI, który jest podawany przez interfejs audio na przykład. I to właśnie chcemy, żeby tak było, więc to sobie zostawiamy. Kolejną rzeczą, którą musimy zrobić, to jest wyłączenie filtrów command. Dajemy Shift 4 też przytrzymując. I tutaj pierwszego oka odpowiada za program change. Tutaj dlatego mamy właśnie literkę P. Program change to jest zmiana presetów w mikrokorgu po kablu MIDI. Literka E oznacza enable, czyli że jest możliwe szczytywanie właśnie komunikatów program change. I to nam się przyda, dlatego że ten program on akurat też obsługuje przy edycji to. C oznacza control commands, też wdajemy na enable. B to jest pitch bend. No to akurat nie ma takiego znaczenia. E to jest exclusive MIDI, czy jakoś tak to się nazywa. I generalnie to są sygnały MIDI wszystkie, które jakby nie dotyczą stricte dźwięku, tylko są bardziej takie systemowe i one nam też będą potrzebne. Tu akurat wszystko było powłączane, więc bardzo dobrze. No i to są wszystkie rzeczy, które musimy ogarnąć właśnie w samym mikrokorku, w ustawieniach, przed tym jak podejmiemy się zmiany tych presetów. Teraz przejdziemy sobie do tego, co musimy zrobić na komputerze. Dobra, teraz zajmiemy się samym przerzucaniem patchy. Mamy już otwarty program, Microkorg Sound Editor. Generalnie presety z mikrokorga mogą być przechowywane na komputerze w trzech różnych formatach. W formacie set, czyli jakby wszystkie presety razem połączone jako jeden plik. W formacie PRG, czyli program, czyli pojedyncze presety. I w programie SysX, czyli jako MIDI, jako właśnie te informacje exclusive, system exclusive, to jest właśnie skrót i wcześniej właśnie włączaliśmy tutaj, żeby mikrokork w ogóle czytał te informacje. Z tego powodu, że ten syntezator przyszedł do nas, aby zainstalować customowe presety, które były kupione jako cała paczka, to one są właśnie w formacie set i od tego zaczniemy, od tego formatu. Jeśli zobaczymy sobie, ten program jest bardzo prosty. Mamy tutaj zakładkę My Device, My Setup, My Library. I w pierwszym My Device mamy mikrokorka i to jest po prostu
Działa? Działa. No, możecie zobaczyć sobie, że tutaj mamy właśnie edytor tych brzmień, taki dodatkowy, żeby właśnie nie używać tego tutaj. Jest to bardzo wygodne. Możemy sobie dać Write to Device, to jest właśnie, żeby zapisywać presety. To samo, co tutaj robi plik Write. Close to jest, oczywiście zamykamy. Czy chcemy zapisać zmiany? Nie. Potem mamy My Setup. I to jest właśnie, tutaj właśnie mamy pliki w formacie set. Klikamy tutaj na My Setup prawym przyciskiem myszy. Explorer, czyli właśnie. I mamy tutaj folder, w którym możemy sobie chować te pojedyncze pliki set. Tutaj mam już włożony taki secik, ale generalnie no polega to na tym, że po prostu przekopiowujemy albo nawet wycinamy i wklejamy tutaj. I gdy w tym momencie mamy ten plik tutaj skopiowany, to on nam się wyświetla w programie. Przeciągamy go tutaj na mikrokorga naszego i teraz program nas się pyta, czy nadpisać całe urządzenie. Dlatego tutaj normalnie by było, że możemy sobie jeszcze wybrać, na którym konkretnym numerze presetu jest to zapisywane. Teraz mamy tak, że po prostu możemy nadpisać całość. Tutaj daję OK. MIDI transferring, czyli po prostu te presety się przesyłają do mikrokorga. Bezproblemowo za pierwszym podejściem, z tego co widzę. No właśnie dlatego mówię, że jeśli się robi wszystko po kolei, to jak tutaj tłumaczę, to powinno to wyjść. OK, jest zapisane. Teraz możemy dać write. Zapisać. No, z tego co widzę, to właśnie fabrycznie jakby tutaj są presety z różnymi takimi... Znaczy widzę, że to jest jakby ta paczka, bo są po kolei basy, czyli tak jak tutaj jest... jak tutaj są ikony, bas 1, bas 2, bas 3. Faktycznie to się zgadza, bo tak swoją drogą to tutaj właśnie jest jakby te presety są po kolei. Wszystkie presety chyba A, a potem wszystkie B, o ile dobrze pamiętam. I tutaj są globalne ustawienia. Czyli właśnie Master Tune, transpozycja, kanały MIDI, Clock Source, czyli External. O, MIDI Filter właśnie, czyli to, co ustawialiśmy wcześniej, da się też zmienić w tym programie, z tym, że jeśli nie mamy ustawionego tego clocka, to raczej ten program w ogóle się nie połączy. Także tyle. I to są właśnie zmienione presety. No i dobra, mamy te presety wgrane. I teraz jak sprawdzić, czy one się zapisały? Po pierwsze to wyłączamy mikrokorga. Wyłączamy tutaj program. Włączamy mikrokorga. Włączamy program. Transferuje się wszystko. I po pierwsze to, jeśli tutaj jest taka animacja, to nie możemy w ogóle przyciskać MIDI. W sensie nie możemy wysyłać komunikatów MIDI ani naciskać klawiatury, bo wtedy będą błędy. No i właśnie tutaj widzę, że na przykład te presety są, mają te same nazwy właśnie, co przerzucaliśmy. No a poza tym na mikrokorgu też te brzmienia już są. I generalnie powiedziałem, że jeszcze można zmieniać na inne sposoby te presety. Możemy sobie tak przeciągnąć. I wtedy wybieramy sobie konkretne miejsce, w którym chcemy zapisać. A 1-1 to oznacza, że strona A presetów. 1 oznacza, to jest według wskazówek zegara, pierwszy bank, a 1 oznacza kolejne, tutaj pierwszy właśnie. No zresztą tutaj mamy po prostu też na wyświetlaczu się pokazuje, który preset jest aktualnie włączony, więc możemy sobie widzieć. Ja tutaj nie będę go zapisywał, bo nie chcę po prostu. A kolejny sposób to jest za pomocą System Exclusive. No to do tego akurat możemy użyć innych programów, takich jak Boom Send SX. I tutaj wtedy dajemy po prostu open, wybieramy sobie dany preset, dajemy send i on jest tutaj jakby, wszystkie ustawienia po kolei są wysyłane w MIDI,
zależnie od tego, który preset mamy aktualnie włączony, komputer robi coś takiego, jakbyśmy po prostu zmieniali konkretnie sobie parametry, kręcili nimi, tylko to właśnie idzie samo po MIDI. Więc jeśli mamy otwarty na przykład preset A14, to te informacje pójdą na preset A14 i wtedy musimy sobie ręcznie dać write, żeby zapisać to. W taki sposób to działa, czyli tak bardzo w stylu MIDI. Także tak właśnie się obsługuje mikrokorga przy pomocy Korg Editora i tak się zmienia presety wszystkimi sposobami właśnie. Uznałem, że przyda się taki poradnik, bo jeszcze nie znalazłem, żeby ktoś to robił każdym możliwym sposobem. A przede wszystkim tym pierwszym mało kto robił. Oczywiście możemy sobie tutaj potem z powrotem włączyć ten Write Protect i pozmieniać sobie te ustawienia tak, jak były wcześniej. Oczywiście trzeba dać wtedy też write, żeby się zapisało, że na przykład clock jest internal, a nie external. No, jeśli wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i piszcie, czy chcecie więcej takich poradników. Przypominam też, że mam konto na Buy Coffee, gdzie można mnie wesprzeć, postawić mi kawę wirtualną, bardzo łatwo. No i mamy też serwer na Discordzie o syntezatorach, tam też się możecie pytać o wszystko. Nie tylko mnie, ale też innych, też w tematach, na których ja akurat się nie znam, na przykład z programowania, więc zapraszam tam serdecznie, nawet jeśli chcecie poczytać tylko albo coś. No i to by było na tyle, do usłyszenia.